Mam do Was takie pytanie. Czy da się zbudować dom bez fundamentów? Teoretycznie tak, teoretycznie można zbudować taki dom. Ale czy będzie on trwały? Czy będzie on stabilny? Pierwsza lepsza wichura zmiecie go z powierzchni ziemi i wszystkie jego elementy rozpadną się, rozlecą w różne strony świata. Dlatego potrzebny jest fundament, potrzebna jest rdzeń, wokół którego można budować, na którym można budować trwałą budowlę, stabilną. I taką funkcję spełnia mała konstytucja. Jest ona takim właśnie fundamentem, na którym wolni ludzie mogą budować. Mała konstytucja przywraca hierarchię wartości. To, co w dzisiejszych czasach zostało zaburzone, kiedy system przejął władzę nad człowiekiem, nad jego prawami naturalnymi, nad jego prawem do samostanowienia. Mała konstytucja, jej zapisy podkreślają to, że najważniejszy jest człowiek. Mała konstytucja jest taką szansą, żeby wolni ludzie wyzwolili się spod ucisku systemu. Dlatego też popieram małą konstytucję. Jest ona bardzo ważna dla wszystkich wolnych ludzi. U początków naszego ruchu skupiliśmy się właściwie tylko na narzędziu. Było to głosowanie, narzędzie nowatorskie, ale tylko narzędzie. Między sobą nawet jak rozmawialiśmy o różnych sprawach w ramach sejmików czy w ramach różnych sejmików, okazało się, że pod tymi samymi pojęciami rozumiemy nie to samo. I stąd zaistniała konieczność uporządkowania tego i na szczęście tak się stało. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do zespołu autorskiego Małej Konstytucji. Podoba mi się to bardzo, ponieważ została potraktowana całościowo. Są tam różne elementy, pod którymi może się podpisać właściwie każdy uczestnik jakiegokolwiek wolnego ruchu. Ta konstytucja poza wspaniałą preambułą, gdzie się odwołuje do źródeł, do naszych najwspanialszych kart historii, prawodawstwa, ale chciałam też powiedzieć, że przede wszystkim stawia na edukację. Na edukację, na samoświadomość, na rozwój tej samoświadomości. A wiemy, że człowiek uświadomiony to jest po prostu człowiek uzbrojony.